Dzień dobry. Szanowni Państwo, mamy wielką przyjemność i zaszczyt powitać wszystkich widzów na pierwszym takim wernisażu w historii zamku. Po raz pierwszy bowiem wernisaż, to spotkanie transmitowane jest online, no ale okazja jest też wyjątkowa. Wystawa, na którą chcemy Państwa zaprosić, uwiecznia człowieka, króla, który dla Polski zrobił bardzo wiele. Wraz z gospodarzem tego miejsca, dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie, panem profesorem Wojciechem Fałkowskim, mamy przyjemność powitać Państwa na wernisażu wystawy Umarł Król. Jest mi bardzo miło Państwa powitać, mimo że odległość nas dzieli, te łącza wirtualne pozwalają nam się kontaktować i tym bardziej gorąco Państwa zapraszam i witam na tym naszym dzisiejszym wernisażu, na tym naszym dzisiejszym spotkaniu, a jednocześnie no mam nadzieję, że przy okazji tych łączy będzie można obejrzeć różne eksponaty, bo zgromadziliśmy ich tutaj może nie bardzo dużo, ale za to bardzo wybitne. Tak, na razie taka forma kontaktu z Państwem musi nam wystarczyć i nam, i Wam, ale miejmy nadzieję, że czasy się zmienią i powrócimy do spotkań na żywo, spotkań ze sztuką, z historią, z architekturą, z wybitnymi dziełami związanymi z polską historią. Panie profesorze, zanim zaprosimy naszych gości do zwiedzania wystawy, bo pokażemy Państwu bardzo dokładnie eksponaty, które mamy przygotowane, to chcielibyśmy porozmawiać troszkę o tym wielkim władcy, o Kazimierzu Wielkim, któremu poświęcona jest wystawa. A zatem zapraszamy do rozmowy. Siądźmy zatem, żeby móc... Proszę Państwa, dystans już mamy odpowiedni, więc pozwolimy sobie zdjąć maseczki, tak żeby też było czytelne to, o czym będziemy rozmawiali. Mówimy oczywiście o Kazimierzu Wielkim. W tym roku obchodzimy 650. rocznicę śmierci tego wybitnego władcy. Powiedzmy trochę w takim razie o tym, jak doszedł do tego, że potomni nazwali go Wielkim. Sama nazwa, sam przydomek Wielki powstał z przypadku. Jan Długosz, pisząc swoją kronikę 100 lat później, żył w tym samym czasie, kiedy panował w Polsce Kazimierz Jagiellończyk. Więc żeby odróżnić obu Kazimierzy, nazwał naszego bohatera Wielkim, a po łacinie Magnus. No i Magnus był rozumiany jako stary, jako ten, który jest 100 lat wcześniejszym władcą, w odróżnieniu od Kazimierza Jagiellończyka. No a późniejsi i historycy, i czytelnicy ich dzieł Magnus przetłumaczyli dosłownie, tak jak to jest w słownikach, czyli Wielki. A w tym wypadku ten przypadek był bardzo dobrą okazją, żeby docenić i bardzo wyraźnie podkreślić zasługi Kazimierza, bo on był wielki naprawdę. Bo rzeczywiście był wielki, nie ma przypadków, jak to mówią. Na czym polegała jego wielkość? Wydaje się, że na trzech dokonaniach, bo był to człowiek, który jako taki sam bywalec salonów, powiedzmy, no i może nie był najlepszego, że tak powiem, prowadzenia się. Charakter miał rzeczywiście taki, który moglibyśmy dzisiaj traktować z pewnym dystansem. Jego skłonność do kobiet, jego skłonność do frywolności nie przystała królowi. To było troszeczkę jednak czasami niedobre. Ale jego dokonania dla państwa, dla Polski, dla monarchii były ogromne i wybitne. I to są trzy jakby kierunki, trzy pola. Po pierwsze, przejął po ojcu królestwo, które należało umocnić i tego dokonał. Po drugie, trzeba było zawrzeć sojusze i odeprzeć wrogów zewnętrznych, którzy zagrażali trwaniu państwa, jego granicom i sposobowi funkcjonowania monarchii polskiej w Europie, czyli sprawy dyplomacji, sprawy prawne, no i militarne. I to mu się też udało. No i wreszcie trzecia rzecz, to jest z całą pewnością wybitny strateg na przyszłość.
to za jego panowania stworzono doktrynę państwową, która umożliwiła później inkorporację czy powrót do tych prowincji, które odpadły od królestwa za panowania Władysława Łokietka, czyli jego ojca, jak i nie udało mu się ich później odzyskać w trakcie panowania samego Kazimierza. Więc zarówno organizacja państwa, jak umocnienie granic i pozycji międzynarodowej, a także stworzenie nowoczesnej na ówczesne czasy struktury państwowej, administracyjnej, to wszystko czyni z niego władcę nie tylko rozpoznawalnego wśród szerokiego grona polskich królów, ale również władcę panującego w sposób znakomity, władcę wybitnego. Kiedy wstępował na tron Polski, był człowiekiem stosunkowo młodym, jeszcze zważywszy na ten temperament, o którym mówił pan profesor, myślę, że nie mógł być tak bardzo skupiony na podejmowaniu właściwych decyzji. Czy na początku korzystał z jakichś doradców, czy też sam miał taki instynkt polityczny? Nie, no z całą pewnością obie te rzeczy, ale doradcy. Myślę, że on miał talent i taką rękę do dobierania sobie ludzi zarówno spośród duchowieństwa, jak i możnych świeckich. No i ta grupa doradców, myślę, że taka nie za duża, kilkunastoosobowa, stworzyła taki korpus wokół króla, korpus ludzi światłych, patrzących dalekowzrocznie, a jednocześnie osoby, które potrafiły swoim autorytetem wesprzeć władcę, ponieważ na początku jego panowania to często ten wielmoża, który miał duże dobra w danym regionie, w danej prowincji, znaczył więcej niż sam król. I to on decydował, którędy idzie szlak handlowy, gdzie stoją cła pobierające opłaty od kupców, jak wygląda sprawa zakładania nowych wsi i miasteczek, czyli te wszystkie sprawy gospodarczo-społeczne, ale i również międzynarodowe, bo proszę pamiętać, że Polska wtedy nie miała samych przyjaciół. Właściwie jedynym takim trwałym aliansem to był sojusz z Andegawanami węgierskimi, z Karolem Robertem, królem Węgier z dynastii Anjou, jeszcze francuskiej wtedy, no a później jego synem Ludwikiem na Węgrzech zwanym Wielkim, więc podobnie, a u nas nazywanym węgierskim, który po śmierci Kazimierza Wielkiego stał się władcą panującym w Polsce. Czyli Kazimierz Wielki wykazywał się z jednej strony takim dość mocnym zdecydowaniem, jeżeli trzeba było działać szybko. O, musimy poprosić o pomoc przy mikroporcie, bo nam na żywo transmisja, różne rzeczy się zdarzają, proszę Państwa. O, nie. Już jest w porządku. Z jednej strony Kazimierz Wielki, jak trzeba było, to działał. Na przykład wyprawa na Kijów, zorganizowana błyskawicznie. W ciągu 2 tygodni udało mu się zebrać wojska i wyruszyć, by powalczyć o tron. Na Ruś, tak, na Ruś. A z drugiej strony, jeżeli trzeba było i opłacało się bardziej czekać i korzystać z dyplomacji, no to potrafił też to robić. Myślę tutaj o wojnie z zakonem, czy o wykupieniu praw do polskiego tronu. No. To jest rzeczywiście te dokonania na arenie międzynarodowej, które czynią z niego bardzo doświadczonego, nawet bardziej niż jego wiek, doświadczonego statystę i dyplomatę. Rzeczywiście. Proszę pamiętać, że myśmy byli wtedy skonfrontowani z największą potęgą militarną, administracyjną i finansową ówczesnej Europy, czyli Zakonem Krzyżackim. To było państwo, machina państwowa, znakomicie zorganizowana i funkcjonująca. Zamożna, ściągająca podatki, ściągająca rycerzy znakomitym takim PR-em, dzisiaj byśmy powiedzieli, czyli reklamą i wizerunkiem, nastawiona na szerzenie chrześcijaństwa przy pomocy miecza, więc bardzo agresywna. I Kazimierz tą groźbę, to niebezpieczeństwo umiał zneutralizować. To jest rzecz, która naprawdę wtedy zagrażała. Z drugiej strony to jest Jan Luksemburski, który mówił o nim pogardliwie, że to król krakowski, żaden polski, bo on jest królem polskim, a Kazimierz jest królem z Krakowa z dwóch powodów. Po pierwsze, koronował się w Krakowie, a nie w starym miejscu koronacyjnym królów polskich, czyli w Gnieźnie.
A druga rzecz, panuje tylko nad Krakowem. No, gdzieś tam może dalej sięga jego władza, ale to się nie liczy. Ja jestem królem, mówił Jan Luksemburski. I on umiał to, że tak powiem, najpierw zniwelować te wpływy, później doprowadzić do rozmów, no i w końcu zapłacił mu tam na odczepnego, no dużą sumę rzeczywiście, to nie była błaha kwota, ale to rozwiązał. No właśnie, skoro płacił i to rzeczywiście żywą gotówką w cennych kruszcach, to znaczy, że miał też talent biznesowy, można by tak powiedzieć współcześnie, gospodarczy. On był bardzo dobrym organizatorem życia gospodarczego w Polsce. Tak. Przeprowadził z jednej strony reformę monetarną, czyli doprowadził do sytuacji, kiedy pieniądz był coś wart, znaczy nie był psuty. Ponieważ była to moneta kruszcowa, no to on był tyle wart, ile było kruszcu w środku, upraszczając nieco. I zapobiegł psuciu monety tak, że te pieniądze miały swoją wartość i były chętnie przyjmowane. Ale druga rzecz była chyba nawet ważniejsza, mianowicie on ustabilizował sytuację wewnętrzną w państwie, dopilnował, żeby te rajdy z zewnątrz przez granice nie dochodziły, w związku z tym życie gospodarcze mogło się rozwijać. Handel mógł iść, te trakty były strzeżone, komory celne nie były stawiane co kilka kilometrów, w związku z tym był to wręcz rabunek na kupcach, więc musiał poskromić tych miejscowych książąt, możnych, powiedzielibyśmy dzisiaj wataszków, którzy chcieli łupić przejeżdżających, no i wspierał akcję kolonizacyjną, czyli zakładania miast i wsi. Tak, żeby czynsz, czyli płatności, wpływały. To jest 33 lata dobrej koniunktury, które, co nie było przesądzone na początku. Na początku to wszystko było chwiejne, granice niezbyt pewne, obcy monarchowie, którzy chcieli polskiego tronu dla siebie, możnowładztwo wewnętrzne, które uważało się za równych panującemu albo nawet ważniejszych na swoich włościach. Pieniądz, który był i czeski, i z Rzeszy ściągany, więc różnej jakości. Prawo na każdym kawałku terytorium nieco inne, więc trzeba było to ujednolicić. I on tego wszystkiego dokonał, potrafił to zrobić w 30 lat, więc to jest jedno pokolenie. Niestety zmarł stosunkowo młodo, na ówczesne czasy to już był w wieku podeszłym, bo miał 60 lat, no ale dzisiaj byśmy powiedzieli, no mógł jeszcze 10 lat porządzić. Mógł, zwłaszcza, że okoliczności jego śmierci no, są takie trochę niepotrzebne, powiedzielibyśmy dzisiaj, prawda, ta śmierć, bo wypadek na polowaniu, można było tego uniknąć, może gdyby inaczej medycy zadziałali. Nie była to taka śmierć gwałtowna, nie była to żadna taka straszna choroba, która wtedy mogła przejść przecież przez Europę, a jednak odszedł i rzeczywiście te 10 lat za wcześnie, inaczej pewnie wyglądałaby Polska. No, z całą pewnością zostawił ją w dobrym stanie i wszystko było uporządkowane. Sukcesja, przecież on nie miał syna, ale też była załatwiona, znaczy przygotowana. I ta cała sytuacja, która w 1370 roku, właśnie te 650 lat równo temu, w Polsce no, była pod kontrolą. Również gdy chodzi o przyjęcie nowego władcy, Ludwika, który przybył do Krakowa i wcale nie spotkał się, jak dawniej historycy uważali, z taką niechęcią czy wręcz afrontem, żeby go zniechęcić do panowania, tylko bardzo lojalnie, w sposób bardzo sprawny to ten przyjazd jego przygotowano i przeprowadzono. No a właśnie na jednym z tych pól, o których pan profesor wspomniał, nie miał sukcesów, czyli właśnie nie zapewnił męskiego potomka, który mógłby przejąć po nim władzę i sposób rządzenia, prawda? Tutaj, no ale tak się ułożyły jego losy, niestety. Na pewno wodził oczami i nie tylko za kobietami. Starał się mieć to następstwo tronu męskie, no ale to się rzeczywiście nie udało i możemy troszeczkę przewrotnie powiedzieć, że to było największe jego niepowodzenie w rządach. Ale wróćmy do dzisiejszej wystawy, bo rocznica bardzo zacna. Okrągła, 650 lat od śmierci mija w tym roku. Wystawa tutaj na Zamku Królewskim jest chyba jedynym takim wydarzeniem, które odnotowuje ten fakt i też oddaje hołd zmarłemu królowi. Tak.
Tak, to jest wystawa, która chce przypomnieć dokonania i wielkość tych rządów w XIV wieku w Polsce, ale ponieważ mamy sytuację niezwykłą, to nie staraliśmy się zrobić tej wystawy wielkiej, takiej powiedzmy imperialnej, tylko królewską zrobiliśmy. Tych obiektów nie ma bardzo dużo, ale wszystkie są naprawdę wielkiej miary, są to wybitne rzeczy. Z konterfektem królewskim, czyli taką figurą, którą ściągnęliśmy z Krakowa, która przedstawia króla, zapewne właśnie Kazimierza Wielkiego, tak tradycja każe, to jest rzeźba drewniana. Nami, tak? Tak, patrzę na nią w tej chwili, stoi przed nami w gablocie i to jest rzeczywiście taki portret królewski, który rozpoczyna tę wystawę. Drugim obiektem zupełnie niezwykłej jakości to jest herma, relikwiarz świętego Zygmunta, sprowadzony z Płocka, z Muzeum Archidiecezjalnego w Płocku. I też jest ona niezwykła z racji kunsztu złotnika, który ją wykonał, ale również i dlatego, że o koronie, która zdobi czoło Zygmunta, króla, mówi się, że jest to korona używana do koronacji czy Giedymina, bo takie tezy są również, czyli władcy litewskiego, czy szykowana na właśnie koronację polską, więc zagadek tutaj też jest dużo. Ta herma zresztą jest opublikowana w bardzo ciekawej książce, opisującej wszystkie zabytki związane z Węgrami, obecnymi tutaj na polskich ziemiach. To jest książka właśnie wydana przez ambasadę Węgier w Polsce. Jedną z czołowych obiektów jest herma świętego Zygmunta, także ci, którzy będą mogli ją zobaczyć za chwilę z bliska, bo pokażemy Państwu, no zobaczą też, jaki to jest kunszt, jaki to jest piękny przedmiot, nie tylko dzieło kultu religijnego, ale także po prostu piękny przedmiot jubilerski. Tak, to jest rzeczywiście dobra robota i jedna z naprawdę wczesnych prac, które zachowały się z tej epoki. No a całą wystawę kończą szkice Matejki z XIX wieku, wykonane przy okazji otwarcia grobu, więc mamy tu rzeczywiście cimelia, to są obiekty zupełnie wyjątkowej klasy i jednocześnie każdy niesie ze sobą pewne przesłanie historyczne. Tak, to w ogóle niesłychana historia z otwarciem grobu Kazimierza Wielkiego i obecnością Jana Matejki przy tym właśnie wydarzeniu. Opowiemy Państwu także o tym w drugiej części naszego spotkania. A tymczasem chcemy zakończyć rozmowę z Panem Profesorem. Zapraszać Państwa oczywiście będziemy wielokrotnie jeszcze, żebyście odwiedzali czy poprzez strony internetowe Zamek Królewski, czy już wtedy, gdy będzie można spotykać się naprawdę na żywo, abyście przyszli tutaj do dawnej izby poselskiej, bo właśnie tutaj w tej izbie wystawa jest urządzona. Tutaj pod pięknymi sklepieniami malowanymi w herby i godła znakomicie prezentują się przedmioty związane z naszym wielkim królem. Także panie profesorze, bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Dziękuję. Myślę, że teraz z większą jeszcze i atencją, estymą i zainteresowaniem będziemy oglądać te przedmioty, pamiątki po naszym wielkim władcy. Za momencik pokażemy Państwu obiekty, a tymczasem chciałabym, abyśmy wspólnie zobaczyli, jak wystawa powstawała. Spójrzmy. Thank you.
Jak Państwo widzieli, wystawa montowana była z wielką dbałością o szczegół. Bardzo delikatnie obchodzono się z eksponatami, z milimetrową precyzją wręcz ustawiano poszczególne eksponaty. Nic dziwnego, tak jak mówił Pan Profesor Fałkowski, znajdują się tutaj prawdziwe cymelia, no, obiekty, których nie możemy na co dzień oglądać. A ze mną jest teraz kustosz wystawy, Pan Michał Zawadzki. Dzień dobry. Dzień dobry. Od razu się tłumaczymy z dystansu. Jesteśmy w takiej odległości, żeby było to bezpieczne. No i zapraszamy Państwa teraz bardzo serdecznie do oglądania poszczególnych obiektów. Zaczniemy, myślę, od tej hermy, o której już była mowa i która jest rzeczywiście imponująca. Co to przede wszystkim jest herma, proszę powiedzieć? Herma jest to, taki rodzaj przedstawienia w formie właśnie tego typu piersia, najczęściej właśnie ustawionego na wprost i taką właśnie hermę, właśnie taką relikwiarz świętego Zygmunta jest w postaci takiej właśnie hermy. Relikwiarz, czyli... Na wystawie, że jest to właśnie żywy relikwiarz, czyli znajdują się w nim relikwie świętego Zygmunta, króla burgundzkiego. Trafił do Płocka właśnie poprzez króla Kazimierza Wielkiego. A ta korona, która zdobi skronie władcy? No więc korona, tak jak duża część jakby średniowiecznych obiektów, to dalej jest przedmiot jakby badań, sporów. Chociaż uważa się właśnie, że fundatorem tej korony był dużo wcześniej, jeszcze przed powstaniem tej hermy, król węgierski Bela IV. No właśnie, w książce, o której wspominałam, czyli Pamiątki węgierskie na terenie Polski, napisano, że to była korona, którą prawdopodobnie podczas koronacji używano dla córki króla Beli IV, jednej z trzech sióstr. Nie wiadomo, czy to możemy potwierdzić historycznie, no niemniej jednak pobudza wyobraźnię takie stwierdzenie. No tak, pobudza wyobraźnię i przede wszystkim jest ale też przede wszystkim jest pewnego rodzaju legendą też, którą można jakby dopasować do tej korony, ale też pewnego rodzaju zagadką historyczną, zagadkami historycznymi, z którymi możemy się na co dzień jakby również zmagać. Na pewno ten piękny obiekt jest jednym z tych, które pokazują wspólną historię polsko-węgierską, bo tutaj też przecież ścisłe więzy były w tamtym okresie. Niewątpliwie tak, chociaż trzeba tu też powiedzieć, że herma świętego Zygmunta, właśnie jest herma płocka, to przede wszystkim reprezentant takiej bardzo ekskluzywnej grupy obiektów, czyli fundacji kościelnych Kazimierza Wielkiego, które tutaj na tej naszej wystawie stanowią jakby główny korpus tej ekspozycji. Czyli Kazimierz Wielki prawdopodobnie tę hermę przekazał do Płocka, jakby prosząc o powrót do zdrowia. Tak, dlatego że wiemy zresztą też z kronik, herma ta była fundowana w zasadzie jako obietnica remontu katedry płockiej, czy też jej odnowy, ale ta obietnica tej odnowy była właśnie podejmowana w obliczu właśnie ciężkiej choroby, na którą jakby Kazimierz zapadł. No, udało się mu wyjść, także myślę, że te błagania, te intencje przyniosły spodziewany efekt. Kazimierz Wielki budował bardzo wiele kościołów. W wielu miejscach w Polsce możemy zobaczyć do dziś stojące jeszcze te obiekty sakralne, ale nie tylko budował je, wznosił budynki z cegły, z kamienia, także bogato wyposażał. I tutaj widzimy również dwa kielichy, też dar Kazimierza Wielkiego. Mamy właśnie kielichy wypożyczane z różnych kościołów, ale też jakby z instytucji, że tak powiem, mających nad nimi w chwili obecnej pieczę. Natomiast te kielichy z kościołów jakby w Lądzie, w Trzemesznie, czy też jakby kielich i inny relikwiarz,
tym razem pusty, z kościoła w Stopnicy. To właśnie takie te najważniejsze, te ekskluzywne zabytki, które możemy podziwiać na tej wystawie Kazimierza Wielkiego. To zobaczmy jeszcze, przyjrzyjmy się kielichom z bliska. Nie mogą Państwo spojrzeć na nie własnymi oczami, więc chcemy je po prostu pokazać Wam teraz, żebyście... O, właśnie oto te dwa kielichy. Jeden to jest z Trzemeszna, a drugi właśnie z Lądu. Gdzie znajdują się te miejscowości? Znajdują się w Wielkopolsce, chociaż jakby nie, kielichy nie znajdują się w miejscach, których Kazimierz je darował, dlatego że jeden kielich jest częścią zbiorów wawelskich, a drugi znajduje się w kościele świętego Józefa w Kaliszu. No i jeszcze tak, powiedzmy słowo o tej postaci, to Maria Magdalena? Tak, jest to relikwiarz świętej Marii Magdaleny, tym razem pusty, natomiast on występuje w parze, jakby też również z kielichem, który został ufundowany dla kościoła w Stopnicy. Natomiast w chwili obecnej te obiekty zdobią skarbiec Bazyliki Kieleckiej. Jeżeli Państwo wejdą na wystawę, bądź przyjdą tutaj osobiście już, kiedy będzie można, to oczywiście na początku figura króla Kazimierza Wielkiego i zaraz potem te właśnie piękne obiekty, o których w tej chwili rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Michał Zawadzki, kustosz wystawy, był moim gościem teraz, a za momencik spotkanie z Panem doktorem Zbigniewem Hundertem. Bądźcie Państwo z nami. I co, o dokumentach, tak? Jaki? Dobra. No to co pan woli? Umarł król to wystawa, która ma upamiętnić 650. rocznicę śmierci naszego wielkiego króla Kazimierza Wielkiego. No, odbywa się online dzisiejszy wernisaż, ale mam nadzieję, że będą Państwo bogatsi w wiedzę i w doznania po tym dzisiejszym spotkaniu. Wcześniej z panem profesorem Fałkowskim mówiliśmy o tym, że Kazimierz Wielki nie tylko budował, nie tylko walczył, nie tylko był królem rycerzem i dobrym gospodarzem, ale także uporządkował prawa i poprzez nadania wielu wsi, miast, pewnych przywilejów, porządkował życie społeczno-gospodarcze i prawne w naszym kraju. Więc nie mogło zabraknąć na wystawie również i dokumentów królewskich. Pan doktor Zbigniew Hundert wie nieco o tych zebranych tutaj. Co zobaczymy na wystawie, jeśli będziemy chcieli patrzeć pod kątem właśnie zapisów? Mamy możliwość zapoznać się z 50 dokumentami pergaminowymi, które powstały w latach 50. i 60. XIV wieku. Cztery z nich zostały wystawione przez Kancelarię Królewską Kazimierza Wielkiego. Jeden jest wystawiony przez jego członka rodziny, powiedzmy, króla Ludwika Węgierskiego, zwanego na Węgrzech Wielkim, o którym była już tutaj wcześniej mowa. Trzy z dokumentów zostały pożyczone z Archiwum Głównego Akt Dawnych. Tutaj decydująca jest ich treść. Treść, którą chcieliśmy zasygnalizować kilka takich płaszczyzn politycznych z czasów panowania Kazimierza Wielkiego, między innymi kierunek ekspansji na Ruś Czerwoną na wschód, czy próby zhołdowania Mazowsza, po części udane. A jeżeli chodzi zaś o jeszcze dwa dokumenty, o których nie wspomniałem, tu treść może nie jest na tyle istotna, ale przede wszystkim są pięknie zachowane, zrobione pięknymi pieczęciami, no i też są, powiedzmy, w posiadaniu zamku, bo należą do kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego, a to jest depozyt Zamku Królewskiego w Warszawie, więc mieliśmy okazję te bardzo cenne dokumenty tutaj pokazać. No to rzeczywiście jest bardzo rzadka okazja, żeby móc spojrzeć na tak stare druki, nie druki, to jeszcze przecież było ręcznie pisane wszystko, księgi, takie obiekty, no zobaczyć też, w jaki sposób były one przygotowywane, w jaki sposób były zapieczętowywane. Tutaj widzimy akurat taką potężną pieczęć, czy to jest pieczęć królewska? Tak. A co na nim jest widoczne? Wizerunek władcy i opis z jego tytułem. Tytulatura królewska na otoku. Tutaj dokładnie. Również nasza wystawa wzbogacona jest w pewne cytaty z ksiąg, czy z osób, które znały króla, bądź żyły w
wkrótce po nim, na przykład taki: za jego czasów żaden z potężnych panów lub szlachty nie śmiał biednemu gwałtu czynić. Wszystko się sądziło według szali sprawiedliwości. To napisał Jan z Czarnkowa. I to właśnie a propos tych statutów króla Kazimierza Wielkiego, no jest dość istotne, bo Kazimierz Wielki nie tylko chciał, ale on wręcz wprowadzał takie zmiany, żeby obywatele każdego stanu, żeby mogli liczyć na sprawiedliwość i no, na rodzaj szacunku, można by dzisiaj było powiedzieć. Wtedy przecież nie było to tak oczywiste, prawda? Stworzył fundamenty prawa ziemskiego, które obowiązywało w praktyce do połowy XVIII wieku, więc praktycznie prawie 400 lat. W XVII wieku historiografowie, którzy wspominają, którzy starali się przedstawić przeszłość, przede wszystkim o królu Kazimierzu pisali, że był osobą, która stworzyła system prawny, że wcześniej nigdy nie było prawa, które było skodyfikowane, nie było żadnych statutów trwałych, a rzeczywiście Kazimierz jako pierwszy polski władca no, dał takie podwaliny. Powiedzmy, był może nawet nie tyle prawodawcą, ale nawet i prawotwórcą w tym przypadku. Opierał się pewnie na jakichś dawnych czy też starożytnych zapisach, no ale sam tutaj ogromną się inwencją też wykazał. No i co ważne, nasz kraj, który zlepiał przecież cały czas podczas swego panowania, chciał jednak wyposażyć w prawo jednorodne, żeby wszędzie obywatele Polski mogli liczyć się z podobnym traktowaniem, bo do tej pory też było inaczej, prawda? Tak, to był element procesu cementowania tego państwa, które powstało z dwóch, znaczy głównie z dwóch dużych dzielnic, Wielkopolski i Małopolski, które były wzajemnie zazdrosne o swoje pozycje i rywalizowało o pierwszeństwo. I generalnie statuty były taką pewną formą reakcji na to, żeby prawo czy Wielkopolsce, czy Małopolsce było w miarę podobne, oczywiście z zachowaniem tradycji, bo to był bardzo, bardzo ważny element, ale żeby to prawo było w miarę zunifikowane. Myślę, że ta nasza rozmowa jest tylko takim wprowadzeniem i Państwo zainteresowani czy zaciekawieni tym, jak wielki to był władca i jak wiele zdziałał na różnych polach, sami zaczną szukać wiadomości na temat tego wielkiego króla. Tutaj taki punkt, który mam nadzieję wzbudzi Wasze zainteresowanie albo wzmocni zainteresowanie tym władcą, a te dokumenty, o których rozmawialiśmy, no, są też jednym z ciekawszych takich świadectw historii. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Za momencik nadal rozmawiać będziemy o Kazimierzu Wielkim, ale już w kontekście jego szczątków ziemskich. Rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego i wystawa upamiętniająca tę datę na Zamku Królewskim w Warszawie. Tutaj w dawnej Izbie Poselskiej udało się zgromadzić bardzo ciekawe eksponaty, które pokazują Wielkiego Króla i jego działalność pod różnymi kątami. I jako fundatora kościołów, jako wielkiego władcę, jako twórcę prawa, to rozmawialiśmy o tym przed chwilą, no ale jednak trzeba odnieść się do tej daty, którą dzisiaj obchodzimy, czyli 650 lat śmierci króla Kazimierza Wielkiego. Pan Paweł Tyszka, witam, historyk. Za chwilkę opowie nam nieco więcej na temat samego momentu śmierci. Jak umarł Kazimierz Wielki? Jak już zostało wspomniane, Kazimierz Wielki w chwili śmierci miał lat 60, czyli na ówczesne czasy dość dużo był człowiekiem wiekowym. Ale dużo mniej niż jego ojciec, prawda? Tak, ale jednak pełen sił i pełen werwy. Kilka lat wcześniej król się ożenił po raz czwarty z Jadwigą Żagańską. Co roku na świat przychodziły kolejne dzieci, kolejne córki, więc jakby królowi dopisywało zdrowie. Stąd też jego śmierć przypadkowa, ponieważ oddał się jednej z przyjemności królewskich, to znaczy polowaniu. Na początku września w przedborze niedaleko Chęcin polował i 9 września ruszał w czasie polowania za jeleniem. W trakcie tego pościgu spadł z konia i zranił sobie nogę. Początkowo lekarze tą nogę opatrzyli, mieli nadzieję, że wszystko się zagoi. Niestety król dostał gorączki, przewieziono go do Sandomierza, a z Sandomierza do Krakowa, gdzie jego stan już się pogorszył. I 30 października podyktował testament, a parę dni później, 5 listopada, zmarł.
Czyli już czuł, że śmierć nadchodzi. Widocznie ten stan zdrowia się bardzo gwałtownie musiał pogarszać. No i z mężczyzny pełnego sił, który jeszcze kilka dni wcześniej wsiadał na konia i samodzielnie jechał na polowanie, niestety stało się tak, że stracił siły życiowe i zmarł. Wszyscy mówimy, że szkoda, za wczesna śmierć, no jednak tak się stało. Czyli w jakim miejscu? Czyli król umarł w Krakowie, tak? Król umarł w Krakowie 5 listopada. Zaraz też jakby rozpoczęto przygotowania do jego pierwszego pogrzebu, bo Kazimierza Wielkiego pochowano dwukrotnie. 7 listopada, czyli 2 dni po śmierci, został pochowany w katedrze na Wawelu, w miejscu, które sam sobie wybrał jeszcze w 1359 roku. W obecności najbliższych współpracowników arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii. Natomiast tego samego dnia do Krakowa wjechał następca Ludwik Węgierski. I ten pierwszy pogrzeb miał być takim pogrzebem symbolicznym, nawiązania do tradycji francuskich kapetyngów, właśnie z których też wywodził się Ludwik Węgierski, czyli pochowania doczesnych szczątków króla, a także w ten sposób symboliczne jakby opustoszenie tronu dla następcy. Także Ludwik Węgierski wjeżdżał do miasta pustego, do zamku pustego, gdzie mógł spokojnie przyjąć koronę. I kilka dni po swojej koronacji wyprawił wspaniały pogrzeb dla Kazimierza Wielkiego z udziałem właśnie najwyższych dostojników państwowych, książąt piastowskich, dostojników kościelnych oraz wojska, tak żeby oddać z jednej strony cześć swojemu poprzednikowi, ale z drugiej strony pokazać, że teraz to on jest władcą Krakowa, on jest władcą Królestwa Polskiego, on jest legalnym następcą po Wielkim Kazimierzu. No niemniej jednak ta śmierć króla wzbudziła powszechny żal. Bardzo duży żal. Najlepiej oddaje to właśnie kronika Jana z Czarnkowa, który w kilku miejscach zaznaczył, że tak naprawdę nie wiadomo, co się stanie po śmierci Kazimierza Wielkiego. Zmarł król, który przez ponad 30 lat rządził państwem, który to państwo stworzył, umocnił, który był gwarantem bezpieczeństwa. A teraz, kiedy go nie ma, kiedy jego następca jest również królem Węgier, a zatem będzie musiał panować w dwóch miejscach jednocześnie, ta sytuacja może się pogorszyć i nie wiadomo, jakie losy czekają państwo polskie. No, jak długo był jego następca na tronie? 12 lat. Ale oczywiście to jest okres panowania, natomiast jakby pobyty Ludwika Węgierskiego w Królestwie Polskim były rzadkie, bo to jakby nie Królestwo Polskie było jego głównym państwem, tak, tylko oczywiście Węgry. Czyli już ta rozpędzona machina państwowości, tej świeżo zbudowanej, musiała nieco wyhamować siłą rzeczy po prostu. Ale była na tyle stabilna, że pozwoliła temu państwu przetrwać. To znaczy, że mimo śmierci Kazimierza Wielkiego, później śmierci Ludwika Węgierskiego, targów o koronę po śmierci Ludwika Węgierskiego z jego żoną, o to, która jest córek Ludwika Węgierskiego, ma przybyć do Polski. Wreszcie przybyciu do Polski młodej królewny Jadwigi, która została koronowana. No ten okres bardzo trudny, kilkunastu lat, pokazał, że jednak państwo Kazimierza Wielkiego było na tyle silne, że przetrwało. No właśnie, w takim razie przejdźmy do rysunków, które cały czas oglądamy tutaj na ekranach. To są rysunki stworzone ręką Matejki i to też wielka sprawa, że możemy je tutaj oglądać. Jest to niezwykłe przeżycie, że te rysunki znalazły się na tej wystawie. One powstały może nieprzypadkowo, to znaczy w przededniu 500. rocznicy śmierci króla, to znaczy w 1869 roku. Mówię przededniu, bo związana ona była z renowacją nagrobka Kazimierza Wielkiego, więc to trzeba zrobić, oczywiście przygotować z wyprzedzeniem. Więc w 1869 roku postanowiono odnowić nagrobek Kazimierza Wielkiego. Po zdjęciu płyt, które go otaczają, wszyscy spodziewali się, że to jest grób pusty, że króla pochowano w innej części katedry. Natomiast w momencie, kiedy sprawdzano, czy ściany grobowca są wytrzymałe, on się ukruszył w kilku miejscach i zebranym ukazały się szczątki królewskie. Wówczas to zwołano komisję, w której właśnie jednym z członków był Jan Matejko, która obejrzała stan zachowania szczątków monarchy, a także Jan Matejko dokonał rzeczy niezwykłej, to znaczy narysował insygnia grobowe monarchy, a także przedmioty, które w tym grobie się znajdowały. Więc jest to niezwykłe, po pierwsze z jednej strony świadectwo tego, jak król, jakie przedmioty towarzyszyły królowi w ostatniej drodze, jak on w tą drogę wyruszył. Czyli od momentu pochówku do tego właśnie wydarzenia w 1869 roku grób nie był otwierany. Nie był. Aż niebywałe, że udało się zachować w takim nienaruszonym stanie. Bo tak jak mówię, przypuszczono, że to jest jakby grób pusty, że króla pochowano w innej części katedry. Mhm. Na rysunkach Matejki widzimy czaszkę króla, na podstawie potem, której on stworzył portret, prawda? Widzimy koronę, ale za chwilkę zobaczą państwo też ostrogi. Dlaczego królowi włożono do
trumny Ostrogi. Każdy król to jest rycerz. Najważniejszym zadaniem króla jest obrona swojego państwa. Obrona przed wrogami zewnętrznymi, przed wrogami wewnętrznymi. Każdy król powinien być waleczny, powinien być rycerzem, a jakby cechą charakterystyczną, rzeczą, którą każdy rycerz musi mieć, to są ostrogi. W momencie, kiedy mężczyźni mogli być pasowani na rycerza, no to właśnie dostawali ostrogi, do ich zbroi przypinane ostrogi, jakby symbol właśnie tego, że zostali rycerzami i mają teraz bardzo wielki obowiązek obrony państwa. I stąd też tych ostróg nie mogło zabraknąć w czasie pochówku Kazimierza Wielkiego. No i Matejko bardzo pięknie to, właściwie taką fotograficzną pamięcią, bo przecież nie mógł tego wyciągać i rysować z natury, tylko spojrzał i potem powstały właśnie te rysunki. Dla nas to jest bezcenne źródło wiedzy, jak te insygnia grobowe króla wyglądały. My tych, tak jak było tu już powiedziane, tych obiektów związanych z Kazimierzem Wielkim zachowało się niewiele. Jeżeli chodzi o polskie insygnia królewskie, też mamy bardzo szczątkową wiedzę. Więc każda taka rzecz, właśnie jak ten rysunek, pokazuje nam, świadczy po pierwsze o tym majestacie królewskim, ale pokazuje również o pewnym wysokim kunszcie artystycznym. Proszę pamiętać, że te przedmioty musiały zostać wykonane szybko, bo jak mówię, nikt się śmierci króla nie spodziewał. No ale też pokazuje, jak fascynująca, ciekawa jest historia, że wydarzenia z pozoru bez znaczenia, czy też może bez znaczenia historycznego, takie jak oglądanie technicznych warunków grobu, bo taki przecież był cel ludzi, którzy chcieli wzmocnić czy odświeżyć nagrobek Kazimierza Wielkiego, nagle okazuje się, że stają się świadkami historii, że musi być tam Matejko jako najlepiej rysujący w Krakowie, robi te rysunki i one po latach są teraz u nas na wystawie na Zamku Królewskim, jak ta historia się splata, jak nigdy nie jest do końca wiadome, co będzie komu potrzebne i w jaki sposób historia zostanie zapamiętana. Jest to, jak mówię jeszcze raz, bezcenne źródło, które no, jakby pokazuje z jednej strony tą ostatnią drogę Kazimierza Wielkiego, ale również no, ten poziom artystyczny dworu osób, które wykonywały te insygnia, spod których dłut i rąk one wyszły. Tak. To jeszcze może o rysunkach powiedzieliśmy, ale jeszcze mamy eksponaty w postaci takich guzów do sukni, które też widzimy. To są kopia guzów, które też znajdowały się przy sukni, w której Kazimierz Wielki został pochowany. Więc to też jest jakby świadectwo ubioru elementów, jakby przedmiotów, które z Kazimierzem Wielkim zostały złożone. Więc mamy właśnie oprócz korony, berła, jabłka, ostróg, właśnie te guzy i fragmenty innych elementów metalowych, które się zachowały, no bo wiadomo, że one są najtrwalsze. Jeżeli chodzi o szaty czy samą trumnę, to już na rysunkach Jana Matejki widać, że to są tylko fragmenty. I jeszcze tutaj widzimy taką pięknie wyeksponowaną głowę królewską. To jest fragment, kopia głowy z nagrobka Kazimierza Wielkiego. Nagrobka wystawionego już przez Ludwika Węgierskiego, żeby też jakby domknąć ten moment ostatniej drogi i pamięci o Kazimierzu Wielkim. Szanowni Państwo, my mamy nadzieję, że obudziliśmy w Was ciekawość tego, by zaglądać tutaj na razie na strony internetowe Zamku Królewskiego, ale tak, żeby zdobywać wiedzę i czerpać z bogactwa informacji, faktów tutaj zebranych, Zamek Królewski przygotował cykl wykładów, prawda? Tak. Zachęcamy do słuchania, do uczestniczenia w cyklu wykładów, które towarzyszą wystawie. One odbywają się w każdy czwartek o godzinie 18. Do udziału zostali zaproszeni najwybitniejsi specjaliści zajmujący się osobą władcy i jego działalnością, więc będzie to wielka przyjemność. Dopóki tutaj nie będą mogli Państwo przyjść na wystawę, no to jest tam namiastka, która daje pewne poczucie tego, jak tej całej atmosfery właśnie okresu panowania Kazimierza Wielkiego. We wtorek o godzinie 18 będzie się webinarium, które również związane będzie z wystawą. Skupimy się na prezentacji kilku wybranych dzieł sztuki, więc to też będzie możliwość przynajmniej na razie online zobaczenia tej wystawy. I oczywiście zachęcamy do nabycia katalogu, który tej wystawie towarzyszy. Tak, ja swój mam, ale jest już mocno tutaj przejrzany, bo wertowałam go z dużą uwagą. Faktycznie wszystkie te obiekty, o których mówiliśmy, są tutaj bardzo pięknie sfotografowane, pokazane, także w każdym momencie mogą Państwo do niego zajrzeć i wzbogacić swoją wiedzę na temat tego króla oraz jego epoki, w której żył. Myślę też, że takie lekcje, te wykłady czy webinarium to jest doskonałe uzupełnienie oferty edukacyjnej, więc jeżeli akurat nauczyciele nas oglądają, czy też dzieci,
które przerabiają ten okres historyczny w szkole, to myślę, że będą mogły uzupełnić lekcje historii właśnie tymi wykładami z najwyższej półki, z królewskiej półki, można tak powiedzieć. Więc zachęcamy Państwa do tego. Ponadto chcę jeszcze przypomnieć, że przez 2-3 dni trwa jeszcze darmowy listopad w rezydencjach królewskich w całej Polsce. To jest 5 rezydencji oprócz Zamku Królewskiego, także Łazienki, także Sandomierz, Malbork. Tam mogą Państwo, Kraków oczywiście, tam mogą Państwo zaglądać i oglądać wnętrza, pięknie sfotografowane, pięknie pokazane, takie spacery wirtualne, ale jak żywe, więc też jest ogromne bogactwo i detali, i wiedzy historycznej, i piękna po prostu zaklętego w przedmiotach. Na ten czas pandemii, kiedy rzeczywiście szukamy przyjemnych doznań, myślę, że to może być znakomity pomysł i uzupełnienie tego, co możemy robić w długie jesienne, listopadowe wieczory. Także jeszcze do poniedziałku włącznie darmowy listopad trwa, a w poniedziałek właśnie 30 listopada o godzinie 18 będzie webinar podsumowujący darmowy listopad w rezydencjach królewskich, więc też spotkanie z ludźmi, którzy pięknie opowiadają o historii i podzielą się z Państwem również swoją pasją. Bardzo dziękuję Panu, dziękuję Państwu, naszym drogim widzom. Cieszę się, że byliście z nami i zapraszamy i na strony Zamku Królewskiego, i tutaj już jak miną te złe pandemiczne czasy, na spotkanie na żywo. Do zobaczenia.